Cześć, witam Was w kolejnym, szóstym już odcinku serii materiałów pod tytułem Ready for Moto, czyli na materiałów dla wszystkich tych pasjonatów chcących zwiększyć swój fizyczny performance w trakcie jazdy motocyklem na torze wyścigowym. Dzisiaj kolejne z ćwiczeń przygotowane specjalnie właśnie dla Was, które możecie wykonywać w obrębie swojego własnego gdzieś tam domu i nie potrzebujecie do tego żadnego sprzętu, aczkolwiek dzisiaj będzie potrzebny pewien element, bez którego to ćwiczenie w zasadzie się nie może odbyć. Mianowicie potrzebujecie kawałka pionowej powierzchni, mianowicie ściany lub drzwi. Z racji tego, że w moim akurat mieszkaniu tutaj prościej o drzwi niż ścianę, więc ćwiczenie zaprezentuję na drzwiach. Słuchajcie, jaki jest cel dzisiejszego ćwiczenia? Dzisiejsze ćwiczenie ma już trochę włączyć do pracy mięśnie z kośnym brzucha i poprzeczne. Trochę, żebyśmy włączyli balans tułowiem raz z jednej, a drugiej na drugą stronę. W trakcie, kiedy nasze nogi są mocno izometrycznie jednak wpięte w nasz motocykl w trakcie jazdy. Takie ćwiczenie sobie odwzorujemy i będzie właśnie to wykonane w oparciu o jakąś płaszczyznę pionową. Ja się posłużę moimi drzwiami. Jakie to ćwiczenie? No można by powiedzieć, że dzisiejsze ćwiczenie jest takie troszeczkę dla leniuszków, takich osób, które nie za bardzo chcą zaznać mocnego wysiłku. No, ale może będzie to dla nich na zachętę, ale zobaczycie, że będzie to ćwiczenie mimo wszystko bardzo intensywne i właśnie już przechodzę. Więc słuchajcie, dzisiejszym ćwiczeniem jest tak zwany, można powiedzieć, przysiad krzesełkowy przy ścianie. No, przysiad krzesełkowy w tym momencie przy drzwiach. O co w tym wszystkim chodzi? Chodzi o to, że swoimi nogami, jakby pułapem ciała, mam zejść do dolnej pozycji przysiadu i swoim tyłkiem, swoimi biodrami i plecami, w zasadzie dolną częścią pleców, mam się oprzeć o jakąś tam płaszczyznę pionową. Czyli zobaczcie, chodzi o to, że oczywiście staję stopami na tyle z przodu, żeby to było możliwe, no bo w przysiadzie zakładam, że te biodra muszą się cofnąć, prawda? Czyli teraz szukam sobie tej pozycji przysiadu, opieram się, ok, jestem już teraz podparty, szukam mniej więcej kąta 90 w stawie kolanowym, prawda? Kąt prosty tutaj w kolanach, ok, już czuję, że jest naprężenie, wypieram trochę teraz te drzwi za siebie, ale też czuję mocno, że te nogi pracują. I teraz jak włączyć ten brzuch, skosy i trochę grzbietu do pracy? Postarajmy się teraz dłonie zwiesić tutaj wzdłuż tułowia i raz w jedną, raz w drugą stronę, takim skrętem tułowia szukamy podłoża. Hop. Czyli odwzorujemy pozycję w zakręcie, w jakimś tam stopniu, ten skręt jakby linii, górnej linii tułowia do środka zakrętu, hop, ale nasze nogi są cały czas mocno wpięte w motocykl, prawda? I na tym polega całe ćwiczenie. Czyli nogi izometrycznie mocno trzymają pozycję, a góra wykonuje taką bańkę wstańkę, można powiedzieć, raz z jednej na drugą stronę. Tak, aby dłonie mniej więcej sięgnęły podłoża. W momencie, kiedy naprężenie będzie już nie do wytrzymania, z reguły oczywiście będą to nogi, a w zasadzie mięsień czworogłowy ud, bo to pierwsze, można powiedzieć, że padnie. Wstajemy, rozluźniamy się i taką sekwencję powtarzamy. Umówmy się tu, że tutaj macie za zadanie dojechać do mniej więcej 90% maksymalnej intensywności, którą poczujecie w udach. Czyli tam, jak już poczujecie, że te uda zaczynają palić, pojawia się jakieś tam mocne pieczenie, nie róbcie tego do upadku mięśniowego, że po prostu się osuniecie na podłogę. Nie. Na 90% możliwości wstajecie, odpoczywacie chwilę. Kiedy poczujecie, że jesteście znowu gotowi, przystępujecie ponownie, czyli kąt 90 ustalacie, hop, hop, hop. Zwróćcie tylko uwagę na to, czy podłoga nie jest na tyle śliska, tak jak na przykład to u mnie. Drewniana podłoga wymusza wykonywanie tego ćwiczenia w butach, bo inaczej po prostu te moje stopy by odjechały do przodu, no ale niemniej. Jest to kolejne bardzo pożyteczne ćwiczenie, które przede wszystkim odwzorowuje w dużym stopniu realia tego, jak zachowuje się nasze ciało w trakcie jazdy motocyklem.
Czyli nie mamy tutaj akurat eksponat, na którym możemy to pokazać. Ja się nie mogę za bardzo wychylić, mam tylko tylny stojak. Więc pozwólcie, że nie będę ryzykował gleby tego motocykla. Ale nogi są wpięte. I patrzcie, ten tułów tutaj, ja się podeprę teraz, o, chodzi o to, tu, ok? Czyli właśnie zwieszenie górnej części tułowia w momencie, kiedy dół, nogi, biodra są wpięte w motocykl. I właśnie przed chwilą takie ćwiczenie sobie tutaj zaprezentowaliśmy. I myślę, że na dzisiejszy odcinek to wszystko. Powodzenia. A, jeszcze jedną rzecz. To taką sekwencję w ramach jednej takiej, można powiedzieć, jednostki treningowej powtórzcie 8 razy. Czyli 8 takich serii, 8 do 10, mniej więcej, bo nie będziecie w stanie już potem wytrzymać. Po prostu te nogi Wam się tak zabułują, że następnego dnia nie będziecie w stanie wstać z łóżka, więc 8 do 10 takich serii. U niektórych oczywiście to będzie być może 1,5 minuty w jednej, a niektórych 20 sekund. Wszystko zależy od stopnia Waszego wytrenowania. Ale tak jak mówię, 8 do 10. Tyle na dzisiaj. Do zobaczenia w następnym. Cześć!